Od trzech miesięcy urzędnicy ratusza zasypywani są przez jednego z mieszkańców miasta wnioskami o udzielenie informacji publicznej. Część wniosków składanych przez niego w ratuszu trafia również do wiadomości redakcji lokalnych mediów. Tylko w styczniu bieżącego roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 12 wniosków, z których 8 jest jednego autorstwa. Poinformował nas Kamil Sznel. Ostatni wniosek złożony przez Piotra Wasilewskiego dotyczy tej wypowiedzi prezydenta miasta. Rozmawiać możemy dyskutować godzinami. I czasami z tej dyskusji, szanowni państwo, nic nie wynika. Zdania są podzielone, są różne kontrowersje, są różne opinie, ale ktoś musi podjąć decyzję i odpowiada za tę decyzję. I ja tę to, to odpowiedzialność podejmuję od iluś tam lat z jakim skutkiem to oceniają mieszkańcy. I Rada Miejska też, chociażby przy sesji absolutoryjnej. Ja przyjmuję krytykę. Wiem, że trzeba dużo poprawić w sensie komunikacji, ale czasami proszę wierzyć, że jak przysłuchuje się tej dyskusji, z której jałowej nic nie wynika, no to czasami ręce opadają i czas działania i podejmowania decyzji, bo za decyzję Rozliczą nas mieszkańcy, a nie za dyskusję. W nadesłanym do naszej redakcji mailu Piotr Wasilewski informuje nas, że w trybie dostępu do informacji publicznej zażądał od prezydenta umieszczonego w tabeli wykazu służbowych spotkań i dyskusji o. tu cytat. I jałowym charakterze. Zgodnie z żądaniem Piotra Wasilewskiego, wykaz ma być uzupełniony konkretnymi datami, liczbą uczestników każdej z dyskusji oraz ich tematyką. Okres, jaki chce wziąć pod lupę Piotr Wasilewski, obejmuje termin od 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 stycznia 2020 roku czyli ostatnich 61 miesięcy. Zgodnie z wolą ustawodawcy oraz na podstawie licznych orzeczeń sądowych, informacja publiczna ma służyć transparentności działań władzy i służyć dobru publicznemu. Tymczasem autor niecodziennego wniosku w liście do redakcji o motywach swego działania pisze, że w jego opinii określenie "jałowa dyskusja" jest oznaką braku szacunku do mieszkańców chcących wyrazić swoje zdanie. Według informacji Kamila Schnella, kierownika, biura prezydenta. W każdym tygodniu pracy Czesław Frankiewicz odbywa około 20-25 spotkań. Prosta arytmetyka pozwala oszacować, że do analizy oraz rzetelnej oceny ponad tysięcy spotkań, narad i dyskusji z udziałem prezydenta zasiąść będzie musiał cały sztab magistrackich urzędników i sam prezydent. Na analizę i odpowiedź mają 30 dni. I tutaj nasuwają się dwa Pytania, jakiemu dobru publicznemu ma służyć ta analiza, i czy mieszkańcy miasta chcą prezydentowi i jego urzędnikom płacić wynagrodzenie za tego rodzaju pracę?